Roxy, moje gratulacje. Kolejna statuetka w Twojej dłoni. Jak Ty się czujesz z tym hashtagiem? Dziękuję bardzo. Czuję się niesamowicie dumna, spełniona, wzruszona. Jest mi bardzo miło. Uważam, że to ogromny zaszczyt dostać taki hashtag właśnie w tej kategorii, co pokazuje też, że warto dążyć do celu, warto spełniać swoje marzenia. Byłam na Sea Bloggers 5 lat temu, nie udało mi się zdobyć żadnej nagrody. Dopiero zaczynałam, więc ta droga, chociażby tych 5 lat, już nie mówię o całych początkach mojej kariery, to pokazuje, że czas, ciężka praca, determinacja naprawdę wpływają na to, co dzieje się w naszym życiu. Ty znowu jesteś jedną z najmłodszych osób odbierających nagrodę. Jakie to uczucie? Piękne. Wiesz, ja tak się zastanawiam, kiedy mije ten moment, gdzie będą młodsi. Dzisiaj już był młodszy chłopczyk ode mnie w wieku mojego brata, więc to już się zaczyna dziać na moich oczach. Mhm. Ja wiem, że wiecznie młoda nie będę. Mam teraz 19 lat, wiadomo, to jest super wiek, młodość, ale ten czas tak szybko leci. Jakie to jest uczucie? Niesamowite, tak jak wcześniej mówiłam, jest to, myślę, że to też pokazuje młodym ludziom, że jest taka Roxana Węgiel, która 7 lat temu, o której 7 lat temu świat w ogóle nie wiedział, nie byłam wtedy osobą publiczną, chodziłam normalnie do szkoły, jestem dziewczynką z Jasła, tak? Teraz tak naprawdę mogę o tym mówić, bo nie miałam ani kontaktów, ani znajomości, po prostu obroniła się ciężka praca, pasja i właśnie mocna determinacja, dążenie do celu, więc to jest taki dowód na to, że nieważne skąd jesteście, ile macie lat, bo zaczynałam bardzo młodo, jeśli czujecie, że to ten moment, jeśli życie daje wam takie okoliczności, macie takie możliwości, to po prostu idźcie w to, dbajcie o tą pasję, róbcie to właśnie, co wam w duszy gra. Roxy, a czy ty czujesz, że swoim talentem dorównałaś już tym polskim ikonom, czyli na przykład Edycie Górniak, Natalii Kukulskiej, Justynie Steczkowskiej, nawet sam fakt, że byłaś w Opolu też jako najmłodsza? A to był zaszczyt dla mnie, ten dzień zapamiętam na długo. Powiem ci, że to jest niewymierne, tego się nie da ocenić, bo muzyka jest kwestią gustów, tak? To każdy ma inny gust, odpowiedź każdego, kogo zapytasz, będzie inna. Ja absolutnie nie porównuję się do takich div i takich głosów. Ale jest bardzo miłe to, co mówisz, to, że zostawiłaś mnie w takim gronie. Nie ukrywam, że często się z tym spotykam, bo ja też bardzo lubię wykonywać starsze utwory i mam po prostu dużą skalę głosu, więc jest to bardzo miłe, aczkolwiek nie, w życiu to są ikony, one tyle lat spędziły na scenie, żeby właśnie zapracować sobie na tą pozycję, którą mają. To, że teraz ktoś nazwie Edytę Górniak divą, to jest tylko i wyłącznie ciężka praca i talent, który przez lata udowadniała, więc ja bardzo, bardzo podziwiam akurat Edytę i nie tylko Edytę, ale też każdego, kto utrzymał się tak długo na scenie. To nie jest naprawdę łatwy kawałek chleba. Ja przed włączeniem kamery rozmawiałam z Twoim asystentem i podzieliłam się z nim takimi spostrzeżeniami, że mam wrażenie, że troszeczkę zniknęłaś z tego Instagrama. Z czego to wynika? Czy ja wiem? Nie, na pewno nie jest to celowe działanie. A widzisz dzisiaj, jaką nagrodę odebrałam. Staram się, tak jak już mówiłam wielokrotnie, pokazywać siebie na Instagramie wartościowe treści. Teraz też się u mnie bardzo dużo dzieje, więc po prostu być może nie mam czasu, żeby aż tak aktywnie działać i komunikować się z moimi odbiorcami. Ale zawsze, jak tylko się coś dzieje, to po prostu informuję na bieżąco. Aczkolwiek teraz jest taki czas, w którym jednak dużo się dzieje tak w takim prywatnym życiu, więc być może dlatego. Pozytywnie się dzieje? Tak, pozytywnie. No to się cieszymy. Ostatnie pytanie, Roxy, jak ty reagujesz wciąż na te wszystkie komentarze widzów, którzy komentują twoje zdjęcia z kampanii w bikini, w strojach kąpielowych? No, to jest niesamowicie śmieszne, ponieważ czy ja mam być na plaży w golfie? Albo na basenie? To jest sesja na basenie, no to co? Co ja mam być w kombinezonie narciarskim? No, bez przesady. No kurczę, strój kąpielowy, reklamuję strój kąpielowy, który przyda się wielu osobom na basenie czy też na plaży. I są to świetne stroje, dlatego je reklamuję. Ja
nie biorę kampanii, z którymi się nie utożsamiam, a marka Tezenis jest naprawdę czymś, czego ja używam na co dzień. Także mogę to z ręką na sercu polecić. Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. I kiedy, jak nie teraz, kochana, powiedz mi. Nie, jasne, że tak. Mam 19 lat. No myślę, że za jakiś czas moje ciało nie będzie tak dobrze wyglądało, chociaż kto wie, zobaczymy. Ale wiesz, trzeba korzystać. Takie mam zdanie na ten temat. Kiedy, jak nie teraz? A chciałaś z tej irytacji już kogoś zablokować? Takie komentarze i takie profile? Ja nieraz zablokowałam, ale nie w kontekście chyba Tezenisa. Bardziej takie rzeczy uderzające w moich bliskich, to wtedy blokowałam faktycznie. A jeśli chodzi o takie komentarze, to ja nawet na to nie zwracam uwagi, powiem ci szczerze, bo no to jest dla mnie po prostu niedorzeczne, jak można komentować w taki sposób zdjęcia w stroju, czy też nawet w bieliźnie. No, jak wychodzisz na basen, no to logiczne jest to, że wychodzisz w stroju kąpielowym. A to ja były zdjęcia z basenu. Ja się z tobą w 100% zgadzam. Roxy, już cię nie zatrzymuję. Dziękuję ci ślicznie. Jeszcze raz gratulacje i do następnego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.